Dzień dobry, słucham panią. Powiedz, jakie jest to miejsce miasta w Komie na kongresie i jak się ma do hasła sztuki dla zmiany społecznej? No więc, kiedy dyrekcja Niny w osobie berlińskiej Agnieszki, to chciałem jej złożyć po prostu w sposób podziękowania, że nas wariatów z miasta w Komie zaprosiła do tego kongresu. Jak mówiła mi Kongres Kultury Europejskiej i przez cały rok mówiliśmy różnym artystom, cześć, nagrywamy to dla Kongresu Kultury Europejskiej, no to nie wiedziałem, czy robi to wrażenie ujemne, czy dodatnie tak naprawdę, bo to sztywna instytucja jednak mimo wszystko i ja zawsze mówiłem, wiecie, to taka sztywna instytucja i ta impreza będzie Kongres Kultury Europejskiej. I oni i tak już w końcu kładli na to wszystko, dlatego że my po prostu tak naprawdę już od początku wiedzieliśmy, że robimy mapę kultury niezależnej Polski. To się wyświetliła ta misja po prostu. Ja się zapytałem tej dyrekcji Niny, czy oni wiedzą, że będą mieli do czynienia z naprawdę niezależną kontrkulturą. Że to nie będą ludzie, którzy będą po prostu wylansowani, ładni, mili i przyjemni. Że będzie lecieć po prostu dziki rezerwat. Ja to nazywam rezerwatem. To są ludzie z rezerwatu. Ja bym założył dla nich rezerwat, żeby oni naprawdę mieli swobodę. Żeby ci tam wylansowani nie męczyli tych tutaj tymi różnymi swoimi sposobami na to, jak ich zepchnąć na margines. Dobrze, Cezary, ale o co chodzi w waszym kontenerze? Z jakich on się składa elementów? Proszę uprzejmie. Nasz kontener składa się. Ale nie, nie, nie. Mów tu. Nasz kontener składa się. Jeszcze raz. Nasz kontener jest wyklejony jak kanciapa pankowca fotosami. To są fotosy z naszych filmów. Zrobiliśmy 100 reportaży, które stanowią tę mapę kultury niezależnej z całej Polski. Byliśmy od komunki pisowskich pod Hala, Beskid i Pienin po Tatarty Gdańskie przez większość miast takich jak Łódź, Wrocław, gdzie kultura niezależna ma po prostu siłę i potęgę. I myśmy zebrali portrety tych ludzi, zebraliśmy świadectwa tego, co robią. I to wszystko jest wyklejone u nas tutaj na zdjęciach i fotosach, bo my opowiadamy obrazę. My jesteśmy, tak jak się tu podpisaliśmy, Polska Szkoła Antyfilmowa, Antytelewizja, Miasta w Komie. To jesteśmy my, czyli co robimy, co chcemy. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, jeśli ktoś to robi poza systemem, to my do niego jedziemy i pokazujemy, co robi. Jeśli jest niezależny artystycznie, to znajdzie się prędzej czy później na naszej mapie kultury niezależnej. Mam nadzieję, że tą misję będziemy robić długo i wreszcie spełni się to tak, że powstanie taki portal, na którym będą wyświetlone po prostu miasta, ludzie i to, co oni robią. I to jest właśnie, to jest jakby nasza misja. Mieliśmy wydobyć obraz tego, co jest tak naprawdę niewidzialne, co jest nielansowane, do czego bardzo trudno jest dotrzeć. Tylko trzeba było mieć jedną rzecz. Przepustką do tego wszystkiego było świadectwo samego siebie, czyli nas. Czy my reprezentujemy ten świat, czy nie? Gdybyśmy przyjechali do nich z kamerą, ustawili, pan się nie rusza, pan powie tam coś, teges, no to oni by do nas nie gadali, bo oni nie mają potrzeby pokazywania się światu. To jest najważniejsze. Nie mają potrzeby pokazywania się światu. Nie mają potrzeby zdobywania nie wiadomo jakich nagród, jakichś nie wiadomo jakich uznań. Oni mają niesamowity fan z tego i poczucie wartości, że robią to, co chcą i to, co jest dla nich najważniejsze, czyli swoją własną sztukę. Bardzo często niedoskonałą, niedopracowaną, nie wysyłają swoich rzeczy na festiwale, nie dostają nie wiadomo jakich nagród, ale są po prostu są. Ciao. Autentycznie.